kazaniu na górze Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Dziś jesteśmy świadkami wielu dyskusji na temat drogi. W wielkiej cenie są autostrady. Niewielu wybiera drogi wąskie i strome. Dziś zesłanie Ducha Świętego na 120 ludzi, którzy w Wieczerniku czekali na ten dar życia. A wtedy w Jerozolimie było kilkaset tysięcy pielgrzymów, a na ciasnej drodze tylko i wyłącznie 120 osób. Pytanie, jaką drogę wybieramy? Duch Święty wstępuje tylko na wierzących w Jezusa. On jest drogą. Nie wstępuje na tych, którzy wybierają autostrady duchowego życia. Czeka nas uderzenie w autostrady duchowego życia i straszny los milionów pseudochrześcijan. Mieli szansę po chrzcie na wejście na ciasną drogę życia. Jak ona może być ciasna, to wystarczy spojrzeć na drogę krzyżową. Ta droga prowadzi do życia wiecznego. Ocaleją w dniach trudnych. Wielu z nas przeżyje te dni, bo są bardzo blisko. Ci, którzy nią kroczą trudną drogą, będą ocaleni. Tragedia będzie dotykać autostrad duchowych, dla których dojdzie do nie tylko korków, tylko potężnych zderzeń, wybuchów i ognia. A z autostrady nie da się wtedy już uciec. I to jest blisko. Język jest oczywiście taki, który nie określa dokładnie daty, ale ona jest znana Ojcu Niebieskiemu. Natomiast wszystko, co przeżywamy, jest już znakiem, że ta tragedia jest blisko. Dlatego dziś prosimy o wytrwanie na tej drodze i pomnażanie darów Ducha Świętego, jakie w czasie bierzmowania otrzymaliśmy. Dziękujemy Panu Bogu, że przy tym ołtarzu gromadzą się ci, którzy świadomie i dobrowolnie wybierają ciasną bramę, ciasną drogę i stromą, bo na tej drodze jest życie.